końcu kajaki popłyną na Łodynię. Mamy 20 lipca, więc najwyższy czas, aby rozpocząć spływy. Pogoda dopisuje, jest bardzo ciepło. Najbliższe dwa dni ma być idealna pogoda akurat na spływy kajakowe, także serdecznie wszystkich zapraszam. Dobry. Ale to na drugi. Tam, no tak, razem z panem Pawłem, tak? No ja już to podpisuję jak najbardziej. Na 14 też oświadczenie. No oczywiście. Oświadczenie, bo nie znamy. Bardzo. Tak. To takie warunki troszeczkę polowe, no ale to jest tutaj jakoby tak. Płynę, ponieważ byłam trochę zaangażowana w projekt pana Pawła. Starałam się mu pomóc. Przychodził, nie mieliśmy to wtedy, jak byłam radną. A my nie możemy. Powiedziałam mu, żeby się zgłosił do nadzoru wodnego o pewne pozwolenia. A płynę, bo uwielbiam pływać kajakiem. Także nie sposób było sobie odmówić. Proszę? Pływa pani w ogóle kajakiem? Tak, 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 oczywiście. To jest jako taki testowy dzisiaj ten spływ. Rzeka jest oczyszczona, tak jak mogliśmy, zrobiliśmy to, no tutaj nie ma co wymagać akurat tego, że na przykład jest spływ taki jak na typu powiedzmy w Kra, czy nie wiem, na Nary, na Narwi, bo tam to sobie kajaczki płyną jeden obok drugiego i jest typowy relaks. Tutaj trzeba się liczyć z tym, że czasami trzeba będzie wyjść z kajaka i przede wszystkim tak, pod mostami, no to jest woda płytka, no i tego akurat nie ominiemy. Woda jest taka do kostek, trzeba będzie jedna osoba wyjść z kajaka, kajak przeciągnąć. I tak, przed mostem, tam tutaj co jest obwodnica na Gostkowie, trzeba też pamiętać, że tam jest taka tama, taki jakby uskok i ale trzeba płynąć po prawej stronie, jest prawo próg. Ale jest ona pęknięta i próg jest taki akurat na kajaczek i śmiało się przepłynie, prawą stroną. Po prawej stronie płyniemy i tam też będzie wcześniej taka mała tama i też tam przepływamy prawą stroną. Tam jest przepływ. Dwa takie są miejsca, gdzie przepływamy. Pierwsze zejście będzie dopiero przy zamku. Troszeczkę tutaj. Przy zamku będzie trzeba będzie przenieść kajak przy zamku. Przy zamku. Kamienie tam wybraliśmy, jest woda taka i taki próg jest zrobiony, więc tam 3-4 metry trzeba będzie ten kajaczek przenieść po prostu pod mosty. I tak. I później już przy browarze aż do 17 stycznia. Nie zatrzymujemy się, bo tam jest wszystko dobrze zrobione, aż do mostu 3 maja. Tak, i pod mostem 3 maja też będzie prawdopodobnie trzeba wyjść. I tak, mam taką prośbę. Najlepiej jakby wyszła z kajaka jedna osoba, ta, która ma, że tak powiem, lepsze obuwie. Bo pod mostami było strasznie dużo butelek. My oczyściliśmy na tyle, ile mogliśmy. No ale tam szkło, kamienie, no, nawet tak ostre kamienie się trafi. Ostre kamienie może się trafić, żeby nie było potem kontuzji. I jedna osoba, bo żeby na tej płytkiej wodzie po prostu się nie wywrócić, jak dwie zaczną wychodzić na raz. Spływ kończymy na ulicy, przy ulicy Augustiańskiej, tam gdzie jest taka mała kładka, może państwo wiecie, za stadionem. I tam jest taki pomost, tak jak tutaj. Też jest taki. Także tam nie trzeba, tam, bo tam taka karta jest, że tu po prostu was pomożemy, wam wyjaliśmy, bo żeby drzewa wsiadać, nie ryszyć. Wsiadać, tutaj wam pomożemy, a na tej płytkiej wodzie, jak trzeba będzie przenieść kajak, to sobie dacie rady. Bo będzie płytka i on na dnie troszeczkę osiądzie i nie będzie problemu z wsiadaniem. I jeszcze na odcinku od 3 maja, tam taki próg jest. Przy Strażackiej ulicy. Aha, no tak, jeszcze przy ulicy Strażackiej, tam na wysokości ulicy Strażackiej są takie kołki powbijane i też trzeba tam będzie uważać. Jest możliwość przepłynięcia, ale trzeba dobrze trafić akurat w tą szczelinę, także trzeba tam uważać. Bo tam jest powbijane. Tam była taka tama, także tam trzeba uważać. Coś tam było i no i co, miejsca w tej rzece jest tak na dobrą sprawę na jeden kajak i płyniemy jedna osoba za drugą. Tak. Gęsiego. Tak jest. Jest nas 12 osób tutaj, widzimy się wszyscy w komplecie na Augustiańskim. Dzisiaj rozpoczynamy realizację projektu Kajaki na Łydyni. Przypomnę, że jest to projekt obywatelski. W ramach tego projektu obywatelskiego dzisiaj jest początek, dzisiaj jest taki pilotażowy przepływ. Zobaczymy, jakie będą wrażenia uczestników. Pewnie po tych pierwszych dniach spływu będą uwagi. Te uwagi, jeżeli będą jakieś uwagi negatywne, to będziemy starali się w ciągu tygodnia tak pokierować sprawę, żeby ten spływ był łatwy i przyjemny. Może nie do końca się to wszystko uda, bo rzeki nie da się odwrócić.
ale miejmy nadzieję, że to będzie fajna atrakcja. Na dzień dzisiejszy mamy 12 kajaków i jak widać po tym pierwszym dniu, chyba ta ilość wystarczy, ale jednocześnie jesteśmy przygotowani, że gdyby tych kajaków było za mało, a chętnych więcej, to oczywiście z dostawcą jesteśmy domówieni, że jeszcze 8 kajaków moglibyśmy sprowadzić. Jak się płynie, panie prezydencie? Woda głęboka, czysta, najważniejsze. Przyroda piękna. Polecamy. Jak się płynie, pani Bogusiu? Jak się płynie? Cudownie, za krótko. Rewelacyjnie. Naprawdę polecam, super. Głębokość jest wystarczająca. Miejscami trzeba było kajak przeprowadzić, no ale cały w tym urok.